Nie wiem, czy zdają Państwo sobie sprawę, ale trwają obecnie rozmowy Ministerstwa Rolnictwa ze stroną japońską dotyczące transportu polskich zwierząt do Japonii. Chodzi o konie, a także kurczęta jednodniowe. Transport tych zwierząt ma polegać na przepłynięciu statkiem z Polski do Japonii. Taka podróż trwa 4 tygodnie, a zwierzątka przebywają w bardzo złych warunkach, narażone na ogromny stres i wiele niebezpieczeństw. Także apelujemy o zaprzestanie tych rozmów i zaniechaniu tego jakże nieludzkiego w stosunku do bezbronnych zwierząt pomysłu. Żeby wyrazić swój sprzeciw, możecie wejść na stronę ratujkonie.pl/petycja/Japonia. Żaden zwierzak nie zasługuje na zgotowanie mu tak piekielnego losu. Prawda, Chmurko? A my nie wierzymy w to, że te zwierzęta będą bezpieczne, dlatego że żaden rząd nie jest w stanie skontrolować, w jakich warunkach te zwierzęta będą przewożone do Japonii. Dlatego my nie apelujemy, nie prosimy, wręcz błagamy o to, abyście dołączyli do nas i wspólnymi siłami znieśli ten absurdalny pomysł.